Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj odbiegniemy trochę od gotowania, czyli będzie jak naprawić czujnik temperatury do pralki Candy, Hover i inne. Musimy znać po prostu wartość tego czujnika. Ten czujnik ma 20 kOhmów i jako element zastępczy ja tu kupiłem taki czujnik 20 kOhmów z kabelkiem. Można inny, jakiś mniejszy czujnik kupić. To jest koszt 2-5 góra złotych. Wystarczy tylko zamontować w tym czujniku, czyli musimy wygrzebać te wszystkie elementy, do środka wstawić, podłączyć i na pewno będzie działać. I zaoszczędzimy w tym przypadku około 50 zł, bo oryginalny czujnik tyle kosztuje. Czyli warto w domu majsterkować. Piłą do metalu nacinamy, tutaj widać zresztą taki brzeg naszego czujnika, odcinamy go w koło. I mamy wtedy dostęp do środka naszego czujnika. Tam są sprężynki oraz zamontowany termistor. Jeżeli mamy termistor o takiej wartości, czyli 20 kOhmów, po prostu dostosowujemy go, włączamy, podłączamy, wymieniamy. Później nakładamy do pozycji wejściowej i tu jakimś zalewamy albo żywicą epoksydową, albo dwuskładnikowym jakimś kitem. I czujnik mamy naprawiony, a koszty znikome. Maksimum 3 zł. Taki element kosztuje. Jeszcze raz pokażę Państwu tak z bliska bardzo element termistor, który należy wymienić. W tym wypadku jest 20 kOhmów. Sprężynki, obudowa odpiłowana. Ja tu się posłużę, bo mam akurat taki termistor na kabelku. Akurat on, jak Państwo tu widzą, pasuje tutaj między takie dwie dziurki wszedł. Wystarczy tylko go podłączyć pod pralkę, przykręcić, kable złączyć i gotowe. Ale jak Państwo wolą, można poszukać oryginalny, wmontować, zaspawać lub zakleić sobie tutaj obudowę i na pewno będzie działać. Jak mówiłem, w tym wypadku zaoszczędzimy około 50 zł. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanych napraw i zapraszam na inne moje filmy, nie tylko kulinarne. Mój czujnik zamontowałem w taki sposób. Tu dokleiłem. To jest oryginał. A to jest moja część. Kabelek skróciłem. Jako wtyczki użyłem od oryginalnej tej wtyczki, co mi została. Z drugiej strony dolutowałem, żeby nie kombinować tam za dużo z kablami. Tu wciśniemy, to przykręcimy i na pewno będzie działać. Dziękuję za uwagę. Please take your legs to the sound.